Tam, gdzie kończy się Wróżkolandia, zaczyna się zaczarowana morska kraina. Cześć, to ja, Barbie. To podwodne królestwo jest pełne bajkowych stworzeń, wspaniałych przyjaciół i niezwykłych niespodzianek. Chodźcie ze mną. Razem będziemy odkrywać wspaniałości Syrenkolandii. Syrenkolandię zamieszkują poddani dobrego księcia Nalu. W jego podmorskim państwie jest tyle do zobaczenia. Bibi i ja już nie możemy się doczekać, kiedy zaczniemy wyprawę. A wy? Od czego chcecie zacząć? Możecie zdecydować w każdej chwili. Jeśli chcecie zobaczyć mnie w roli księżniczki Eliny w filmie Barbie w Syrenkolandii, wybierzcie początek filmu za pomocą przycisków na pilocie. A może macie raczej ochotę na różne morskie gry i zabawy w towarzystwie Bibi i moich przyjaciół z Syrenkolandii? W takim razie wybierzcie opcję zabawy z syrenami. Jeśli wybierzecie moje ulubione sceny, będziecie mogli obejrzeć ten fragment filmu, który spodobał Wam się najbardziej. Za chwilę zacznie się film. Chodźcie, woda jest taka ciepła. Syrenkolandia to wprost wymarzone miejsce dla każdego, kto ma ochotę na dobrą zabawę. Czekają tu na Was rozmaite atrakcje i zabawy. Jestem pewna, że się Wam spodoba. Co powiecie na śmieszną grę, w czasie której zaśpiewacie razem z Bibi? Kliknij na zwariowany recital, a mój puchaty przyjaciel zaraz rozpocznie występ. Wybierz okno na Syrenkolandię, żeby rozpocząć zwiedzanie podmorskiej krainy. Pod hasłem Głębinowe poszukiwania kryje się gra polegająca na wyszukiwaniu ukrytych na dnie morza skarbów. Jeśli wybierzecie zapowiedzi, pokażę Wam sceny z innych moich filmów, które na pewno Wam się spodobają. Jeśli chcecie wrócić do menu głównego, naciśnijcie złotą muszelkę na dole ekranu. Posługując się przyciskami na pilocie, wybierz opcję, która najbardziej Cię interesuje. Obejrzyjmy razem Twoje ulubione sceny. Posługując się strzałkami na pilocie, wybierz scenę, którą chcesz obejrzeć. Aby wrócić do menu głównego, kliknij na złotą muszelkę. Posługiwanie się pilotem do odtwarzacza DVD to nic trudnego. Tylko zanim go użyjecie, spytajcie dorosłych o zgodę. Widzicie strzałki wskazujące w górę, w dół i na boki? Gdy je naciskacie, na ekranie podświetlają się różne opcje. Gdy traficie na tę, która Was interesuje, naciśnijcie przycisk OK lub Enter, znajdujący się pomiędzy strzałkami. Możecie poprosić też dorosłego, by pomógł Wam dostać się do gier i filmu na płycie. Jeśli chcesz powrócić do menu głównego, kliknij na złotą muszelkę u dołu ekranu. Za pomocą przycisków ze strzałkami wybierz scenę, którą chcesz obejrzeć. Kiedy już skończysz, kliknij na złotą muszelkę, by wrócić do menu głównego.
Chodźmy, to tuż za rafą. Jesteśmy na miejscu. Oto zaczarowana grota. Wspaniała, prawda? Jeśli już tu kiedyś byliście i znacie zasady gry, kliknijcie na złotą strzałkę, by rozpocząć zabawę. W tej tajemniczej jaskini rosną rozmaite morskie owoce. Każdy z nich posiada inną moc. Jak wiecie, niektóre sprawiają, że Bibi zamienia się we wspaniałego śpiewaka. Widzicie te trzy odmiany owoców? Wybierając jeden z nich, decydujecie, w jakim stylu zaśpiewa Wam Bibi. Niebieski to hip-hop. Różowy to aria operowa, a fioletowy jodłowanie. Ale to jeszcze nie wszystko. Kiedy już wybierzecie styl, klikając na owoce różnej wielkości, możecie na trzy sposoby zmieniać głos Bibi. Och, Bibi, ale będzie fajnie. Przecież uwielbiasz śpiewać. Zaczynajmy! Pamiętajcie, wybierając owoce różnej wielkości, możecie zmieniać głos Bibi. Zobaczcie, co się stanie, kiedy zrobicie to w połowie piosenki. Bibi, gotów? Zapraszamy na scenę. Jeśli znasz już tę grę i chcesz zacząć od razu, kliknij na złotą strzałkę. Podoba mi się w Syrenkolandii, bo jest tu tyle różnych atrakcji. Czasami bierze mnie chęć, żeby wyruszyć na pełną przygód wyprawę odkrywczą. A czasem wolę powoli dryfować z prądem i podziwiać baśniowe widoki.